What? No, no. We do not want any adventures here. Good morning. Fair enough. Hej, zanim zaczniemy, możecie zauważyć, że jestem w takiej lokacji. Jeżeli ktoś skończył Lego, to mógł zauważyć, że tak naprawdę mam już wszystko skończone. Możesz tak wydawać. I tak jest właśnie, ponieważ niestety, ale nagrywając ostatnie 3 odcinki, okazało się, że nagrywałem to zbyt wymaganej, zbyt zawyżonej jakości, nie na moje wymagania, więc wyszło tak, że ostatecznie efekt nie był taki, jak chciałem i ostatecznie filmik był nie do obejrzenia, cały się ścinał, głos się ścinał nawet. Wszystko było po prostu w nie najlepszej jakości, jak teraz udało mi się to jakoś zrobić, znalazłem lepszy sposób. Teraz powinno być wszystko w jak najlepszej jakości, do tego jeszcze nowy mikrofon, więc może być lepiej nawet. I nie ma co, więc nie, żeby nie było, jak się ktoś zdziwi, że dlaczego ja nie mam postaci akurat tych, co były w fabule. Ponieważ ja już nawet mogę chodzić po śródziemiu, jednak nie nagrały się odcinki, specjalnie dla was nagram, no bo przecież to było chamskie, gdy nie skończył z wami, więc ja już nie ma co i zapraszam na, o Jezu, na odcinek przedostatni. Gra fabularna i lecimy. Tak chcę zagrać ponownie. The abandoned fortress of Dol Guldur was clearly home to a sinister and great mystery. Sat silent in the mist, wizards feared a powerful enemy lurked within. Dol Guldur, the hill of sorcery. It looks completely abandoned. A spell of concealment lies over this place. Which means our enemy has not regained his full strength. Wait, Gandalf! What if it's a trap? It's undoubtedly a trap. No i co? No i zaczynamy. To bez wątpienia pułapka. Jest to bardzo prawdopodobne, ale my się tym nie zrażamy i lecimy. Ja już po raz drugi, co prawda. Zresztą po raz trzeci nawet możliwe, bo jeszcze miałem jeszcze więcej problemów. Ale tak czy siak, tutaj mamy, już wiem, jak to się nazywa. Nie wiem, jak to się nazywa. Achievement ten, nie pamiętam, jak się nazywał. Kurde, tak dawno nie grałem, że zapomniałem, widzicie? Tak czy siak, lecimy po prostu dalej, nie ma co. Patrzymy, co tutaj możemy zobaczyć ciekawego. Może to można zdobyć, bo nie pamiętam. Nie, niestety nie, dobra. Nawet jeśli to przeszedłem, to będę się starał to przechodzić w taki sposób. Nawet prawdopodobnie każdy przyszedł tą grę, skoro to ogląda, bo ponieważ wątpię, żeby to oglądał ktoś, kto nie przechodził gry. Jednak jeśli jest taka osoba, to postaram się przechodzić grę tak, jakbym nie wiedział, co tu się dzieje. W sensie, nie będę robić może, że tego się kompletnie nie spodziewałem, ale będę się starał jednak nagrywać też w taki sposób, żeby nie spoilerować ani nic. Zatem co my dalej mamy? Chociaż w sumie dalej i tak nie wszystko pamiętam, więc może być ciekawie. Tam chyba trzeba będzie coś wystrzelić, z tego co wiem, ale na razie nie ma jak. Więc sobie tutaj poniszczmy, zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj znajdziemy. Nie da się tego zniszczyć? Okej, zaraz. Radagastem sobie pochodźmy, bo czemu nie? Taki mi głos do góry poszedł. Nieważne. Jednak trzeba zobaczyć, co tu tam widzę. Chyba w beczce coś jest, ale nie wiem, czy to na pewno trzeba zdobyć. A, jest światłość. Tak, trzeba to zdobyć. Dobra, już wiem. I co teraz? I co teraz? Coś chyba zbudować trzeba będzie, ale nie, na razie co? Aha, tu jest jeszcze beczka. Okej. Więc budujemy. Dobra, na edge i co teraz? No i strzelamy w to. Tylko, gdzie ja mam to strzelić? A, dobra, okej. Dobra, jest git, więc chodźmy dalej. Jeszcze sobie poniżmy po drodze. Widzicie, na górze mam wskaźnik, że już zdobyłem na 100%, więc akurat w tym odcinku postaram się za dużo nie zbierać kasy, chociaż po drodze będę sobie niszczył, czemu nie, ponieważ chcę się jednak wczuć tak, jakbym grał w to pierwszy raz, ponieważ zawsze lubię tak się wczuć w gry, tym bardziej w gry Lego, którym jestem, jak już wiecie, wielkim fanem. Dobra, nie mamy odwrotu, szkoda. No to cóż, no to musimy iść dalej. Pochodzimy sobie dalej Radagastem, naszym kochanym, bardzo fajną postacią. I co? No i chodźmy na górę. Mam tu jakiegoś ptaka, więc go uratujmy.
Dobra, i pomożesz nam jakoś? Bo powinieneś nam pomóc, chyba że będziesz miał nas gdzieś tak naprawdę i sobie gdzieś odlecisz, ale najwyraźniej jednak nam pomogłeś. To my się z tego powodu cieszymy. I o Jezu, dziu, Boże. No to my będziemy lecieć dalej, zobaczymy co jeszcze znajdziemy. Jeszcze jeden ptak powinien, o chyba go widziałem po drodze, ale zaraz, najpierw tutaj zobaczę, czy czegoś nie znajdziemy ciekawego. Tutaj coś jest, zaraz wezmę tego ptaka, tylko najpierw tutaj coś spróbuję. O, dobra. To jest taka, a dobra, myślałem, że drabina będzie, ale taka trampolina też spoko. Można jak najbardziej. Tu mamy jakąś mechanizm. Ale po co to jest? Aha, dobra, już wiem, to będzie strzelać w te trzy cosie. O, nawet to strzeliłem niechcący, a nie chciałem teraz. Ale dobrze jest. Więc moje kultowe słowo teraz użyję. Dobra, tak, ktoś oglądał wcześniejsze filmy, to wie, że to jest moje kultowe słowo, które muszę używać na filmach, bo inaczej to bym nie był sobą. Więc dobra, chodźmy dalej. Tutaj jest potrzebny niestety żaden z nas, kurczę. Więc chodźmy dalej na dół. Tutaj coś powinno być, ale tak nic nie ma, to trochę dziwnie się czuję. Dobra, chodźmy po pana ptaszka. Jest, no i ratuj go. Dobra, no ja chcę kasę, szybko, weź lecz te ptaszku, bo chcę kasę. Dobra, no co ty robisz? Aha, dobra, co jest? Okej, okay. I co? Co nam przyniesiecie za to? Aha, nic nie przynieśliście. No to, aha, dobra, bo tu coś jest do zbudowania, dobra. Już myślałem, że sobie odleciały, miały nas gdzieś. Więc chodźmy to zbudować i będzie już drugie. To coś, nie wiem jak to nazwać. Mi to przypomina takiego gryfa, nie wiem dlaczego, niebieskiego, stojącego. Albo jakiegoś stwora, nie wiem. Więc my chodźmy, strzelaj w to. I teraz środkowe, tak, środkowe. No i jeszcze to po lewej. Strzelimy, więc najpierw o. Raz, dwa. I budujemy. Z pomocą magii, niczym w Harrym Potterze. Ach, z chęcią nagrałbym tą grę, ale niestety mam zbyt prasowaną płytę. Będę musiał ją odrysować, tak to. Nie, tak serio, coś spróbuję z tym zrobić. Ale na razie, jeśli nie wiecie jeszcze jaka produkcja następna, to powiem wam, że będzie dosyć piracko. Już się zainteresowaliście? Mam nadzieję, że tak, bo to już nastąpi naprawdę niedługo, jak się pospieszę. Co my tu mamy? Tu chyba potrzebne będzie niestety Bilbo, a my nie mamy Bilba. Więc nie mamy nic tutaj do zrobienia, więc chodźmy. No, co wyciągasz? Więc chodźmy dalej. Tutaj coś jest, dlaczego nie skupiłem na tym uwagi? No, strzelaj. Będziesz strzelać w to, dobrze. I co my tam mamy? Aha, tu mini zestaw chyba czy coś. Ale zdobyłem już to wcześniej. Akurat ktoś mi jeździ po dworze motorem. No, świetnie sobie wybrał moment. Ale ja się nie zrażam tym. Tutaj, kurde, nic nie zrobię. Więc, co ja mam teraz zrobić? Aha, tutaj coś jest. To jednak trzeba było to zrobić, a nie tylko pominić zestaw. Więc ciekawie. Robimy. I strzelamy w to. Nie wiem, czy nie będziemy teraz uciekać, chociaż możliwe, że będziemy jeszcze... Pamiętam, że będzie jakaś walka tutaj, ale to się zobaczy. Śpiew. No i co, wchodzimy tam? Wchodzimy tam. Tym razem może weźmy Gandalfa. O, chodź panie Gandalfie. Bez konstura, bo po co? I co dalej? Dobra, okej. Okay. Więc mamy tutaj toporek. Wykorzystajmy go. O, w końcu można pochodzić z toporkiem. Czy to nie jest cudowne? Dawno tego nie robiłem. Więc chodźmy. I co my tu mamy? Tutaj mamy potrzebę toporka, a raczej siekierka. Siekierka tutaj, no to byłoby świetne. Dobra, na razie tutaj zbudujmy, co my tu mamy. Niestety tu jest potrzebna łopata, a my nie mamy łopaty, to jest szkoda. Więc chodźmy dalej poszukać. Tutaj nic nie zrobimy chyba. Jeszcze zobaczyć tylko czy poprawię. Dobra, nic raczej nie ma. Więc nie ma co sobie robić, nadzieję, że coś... Oh fuck, że coś sobie znajdę. To zniszczę tak na wszelki, ale to chyba nie jest potrzebne nawet. Więc o, bo już myślałem, że wejdziemy. Więc co my tu mamy dalej? Tutaj jakiś mechanizm. Okidoki, robimy dalej. I wchodzimy na górę. Ty masz w ogóle siekierę? Gdzie twoja siekiera? Gdzie twoja siekiera? Jak tę siekierę? Jest siekiera, dobra. No i zarąbiście. Bierz to coś. Te wajchy, nie wiem jak to nazwać. Ile kaski. Tego nie możemy tam się przedostać. Teraz gdybyś miał takie przeciąganie monet. Ach, to by było piękne. Dobra, nie będziemy już jakoś specjalnie zbierać. Bierzemy.
I dajesz. I pierwsze zrobione. I teraz lecimy po drugie, a ty dalej bez konstura. To fajnie by... Wiedziesz tak śmiesznie Gandalf wtedy. Dobra, chodźmy na górę. Mogłem to wcześniej, ale jakoś mi się nie chciało specjalnie. I co teraz? Może jeszcze coś dostanę, jak to zniszczę? Ale nic nie dostałem, więc chodźmy dalej. Już nie zbierając kasy po drodze w kierunku tej wajchy, mechanizmu. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, i teraz chyba nie będzie tak łatwo przejść, z tego co pamiętam. Chyba coś jeszcze stanie nam na przeszkodzie. O właśnie, tak, tak. Wiedziałem, że to jakaś walka będzie, taka z kimś, tylko nie zapomniałem z kim, i tu z Azogiem naszym kochanym. Piękną postacią. Dobra, więc walczymy. Chodź tutaj. Dobra, i co teraz, walczymy? Tak, dawaj Radagast, konstrukt lepszy od jakiejś maczugi. Dobra, i co teraz? Będzie jakaś przeszkoda, czy po prostu będzie za nami teraz latał? Jo, skacz, bo nie możesz umrzeć. Dobra, pozbieram sobie. No i co, teraz złapiesz mnie, czy co? Aha, dobra, tu są jeszcze ci orkowie. Chodź tu! Orkowie, gobliny, to orkowie raczej. Z Gundabad. Chyba. Jak dobrze pamiętam. Sorry, dawno nie oglądałem Hobbita. Dzisiaj właśnie widziałem jakiś fragment z filmu i chyba sobie to nadrobię, a nawet przeczytam. Więc dobra, zostało mu jedno hop, nie bij mnie. Co teraz? Znowu nas złapiesz? Tak, no i ty Radagaście, to dzisiaj jesteś taki pomocny. Tylko zaraz mnie dogonisz, tylko wezmę sobie skórę. I chodź, atakuj. O co jest? Aha, dobra, bo raz chyba nie udało mi się kliknąć. Więc jeszcze raz. Jot, i jeszcze teraz taki... No a ty Gandalfie, no co ty robisz? Masz pomóc mi walczyć, a nie bać się. Tego czegoś z Dol Guldur, dobra. Siuu. No i co? Cutscenka, co nie? Tak. Dobra, to uciekamy. Ostatnio pamiętam, miałem tutaj problem ze zebraniem kasy. Teraz na szczęście nic, nie mam żadnych problemów, bo już mam całą kasę. Dobra, uciekamy, ale w ogóle z tego pamiętam, tutaj jakoś jest mniej orków niż w oryginale. Ale w ogóle ta epicka muzyka w tle. Pięknie. Dobra, jesteśmy... Oj, takie spadki FPS-ów miałem lekkie. Dalej mam w sumie spadki FPS-ów, sorry bardzo. Więc co teraz robimy? Chodź tu. Co my tutaj możemy robić? Musimy uważać w tej chwili, więc... Ty dobrze robisz, Redaga, strzelaj w niego, ale okej. Okay. O, sorry, mam tutaj takie dosyć spadki FPS-ów, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać. Tak czy siak, ale no, co mnie bijesz? No, tak nie można robić. I co ja mam w tej chwili robić, tak naprawdę, ja nie wiem. A, dobra, chyba już pamiętam... I dajesz. Dobra. Zarąbiście. I co teraz mam zrobić? Coś zbudować z tego co pamiętam. Więc buduj. Dobra, zarąbiście. Strzelaj w to. Strzelaj. No, nie, przecież nie pomagasz mi. Dobra, i strzelaj. Dobra. Coraz większy ten Sauron. O, wow, to bolało. Z tego, że nic nie czułem. Chodź tu. Nie podoba mi się, że mnie bijecie. No. Dobra. O, tutaj mamy kasę, to szybko wykorzystajmy to i weźmy ją. Dobra. I co teraz mam robić? Czekać na znowu na te niebieskie coś? Czy co ja mam robić? Nie mam pojęcia. Dobra, jest coś, ale nie będę jak to zważał bardziej uwagi. O! Dobrze ty robisz, Radagast, tak naprawdę. Dobra, jeszcze dwa takie różowe, więc mamy jeszcze trochę tutaj do poczekania. No, chodź tutaj, no. O, jest niebieskie, jest niebieskie, jest niebieskie. Chodź tu, chodź tu. Jest. Dobra, git. Odepchnięte to coś. I teraz budujemy. Tylko najpierw rozwalmy go. No, no nie rozwalaj mnie. I budujemy.
No, co się tu dzieje? No, nie mogę zacząć budować nawet. Będą mi przeszkadzać ciągle te cfele. Dobra, dawaj. Okej, okay, jest, hit. To teraz co, trzeba strzelać? Chodź tu, Dagast, teraz ty się przydasz nieco, a nie ten Gandalf tylko ma robić za ciebie całą robotę. No. Aha, dobra, ty już to robisz, okej. Okay. No to dajesz. Źle to przełączyłem. Ah, okej. Okay. Więc co teraz? O, od razu jakby spokojniej się zrobiło. Więcej FPS-ów, to ważne. Dobra, no i co teraz mamy robić takiego ciekawego? Czekamy na trzecie, czy będzie może jakieś multum? Coś nowego, bo fajnie, gdyby coś nowego zrobili. Dobra, i co teraz? I... A tak z tym chodzę cały czas, dobra. O, fuck, nie bij mnie, uff. Nie bij mnie. Dobra, no i zostało teraz, teraz powinno być niebieskie. Tak, jest niebieskie, tylko rozwalę jeszcze ciebie i dajesz. Nie udało mi się ciebie rozwalić, ale walić. Ach, te skupienie. Cały czas jest Elam. Jota, myślałem, że będzie inaczej. O Boże, sorry. O Boże, dobra. Nie bijcie mnie akurat w tej arcyważnej chwili. No, nieważne. Dobra, strzelaj, teraz. Strzelaj, tutaj. I, wyceluj. No więc, trzeba go zabić, bo on mi nie pomaga kompletnie. O, świetnie. Dobra, a teraz... ostatnia scena. Żum. Gandalf jak spadł. To jest w sumie to, co mówiłem, właśnie ta armia Azaga nie wyglądała jakoś zbyt mocarnie. Ale dobra, mamy poziom ukończony u mnie po raz kolejny, wy go widzicie po raz pierwszy. Magia YouTube'a. Patrzcie, ile już pieniędzy mamy, 100% oczywiście. No i co, zrobiliśmy to pozytywnie. Lokacje, nawet nowe lokacje jakoś, chyba że to są te same ciągle. No i co, robimy kontynuuj tryb fabularny. This had been his plan from the very beginning. The company of dwarves continued their journey to Erebor, where Smaug the Terrible awaited. No i co? No i na tyle w tym odcinku. Zobaczycie w kolejnym odcinku, wkleję wam specjalną cutscenkę rozpoczynającą odcinek. I tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie. I widzimy się już niedługo, mam nadzieję, ponieważ mam problemy po raz kolejny z internetem. Ale myślę, że za max takie 2 dni powinien się odcinek pojawić kolejny. Więc jeszcze raz, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej.